Słuchajcie, bo gadam tu do was, a się okazało, że kamery nie włączyłem i zbiornik już jest na miejscu, na gumach przykręcony. Tak patrzę, tylko bo mam wąż i piątkę i szóstkę, tylko szóstka jest z zewnątrz taki strasznie gruby, ale jest typowy do paliwa. Zobaczymy tą piątkę nasadzić. A, bo tamten jest wzmacniany, a ten jest niewzmocniony. I to temu. Dobra, pierwszy nagaźnik. Patrzę tylko jakoś, żeby to. Może bez opasek się uda na razie. Chciałem jeszcze filtr kupić sobie taki mały, ale u nas akurat nie ma, że to starego już nie będę montować, a później wąż tylko natnę i będzie. O, dobra, zobaczymy, czy paliwo gdzieś bokami nie poleci. Muszę tak widzieć, ale chyba jest dobrze. Dobra, przyniosę akumulator. Co tutaj jest, kawał jakiś taki. Patrzę, to tu są nawet czyste te styki. Dobra, to wstawimy akumulator. No, paliwo na razie nie cieknie. To może będzie wszystko działać. Odpalę. Aha, czy odpalę, to też nie wiadomo, bo zmieniłem tutaj włącznik na kierownicy, bo był ten cyngiel od rozrusznika urwany. No i tak. Myślę, że to samo będzie, bo na kostkę pasowało bez problemu. I łącznik też był od DR-ki. Kurczę, jakoś go tutaj przytrzymać. Minus tu idzie. Trochę sztywne te kable tutaj. Muszę pomóc, bo no, tylko czy ja się tak zmieszczę z akumulatorem, jak on na bok będzie mi odstawać. Dobra, tu mamy akumulator do środka. Teraz plus tutaj. Kurde, on tam głębiej nie wchodzi, by musiał. Dobra, albo to na razie no opaski wezmę jakoś, bo tam jest ten, ta guma, to chociaż guma założę, bo guma jest taka też wymęczona. Na razie sucho. Dobra. Na razie niech tak zostanie. I co teraz? Zapłon mamy. Światła sobie muszę zobaczyć, czy będą. Widzę na słońcu, dobra. Zmiana jest. To działa, to teraz trzeba tylko
węże na bok. No i chwila prawdy. Także kierownicę mam jeszcze niedokręconą, bo kierownicę też zmieniałem. To musi być tak. Stanie bym musiał wyciągnąć. Tak, zimny, kurczę, gdzie to tu namacać. Powiem wam, że przedtem już coś tu było słychać w rozrządzie, a to szumiał łańcuszek. Zrobiłem tutaj, wykasowałem ten luz. No to pięknie chodzi. Aż się nie spodziewałem, że to od razu zapali. Może mu trochę wolne obroty podkręcę. Coś się dymi z kolanka. A to pewnie gdzieś zasmarowane albo... No tu muszę jeszcze obserwować to miejsce pod tym. Tak, chyba się ta farba zaczyna wypalać, bo to tam tak jest, że ona temperatury musi dostać, to dopiero będzie wszystko dobrze się. Dobra, założę siedzenie i wezmę całą kierownicę, sobie wyreguluję. Tu są śruby od siedzenia, ale się dymi z tego, aż w oczy szczypie ta farba. Dobra, obrotami, regulacją się później zajmiemy. Siedzenie. A siedzenie założę i wtedy sobie kierownicę ustawię. I tu mam wszystko, jest takie, aha, tu jeszcze taki ten przychodzi, nie wiem co to, do czego to służy. Ale jak było, to dam z powrotem. Taki pasek jakiś, o, ceraty na błotniku. Tu są jakieś dwa rzepy. A gdzie te rzepy, do czego były przyczepione, to nie wiem, bo to tak było tutaj, tylko pod tym, pod tymi kablami. Tutaj coś jest jakieś, nie wiem od czego ten kabelek tutaj luźny, a niech sobie tam leży. Dobra. I co jeszcze? No myłem, widzicie, myłem myjką. I kurczę. Wlazło, tu nie wlazło. Kurczę. O. Myjką maszynę umyłem. O, już się kurczę. Tłumik ciepły robi. No, to praktycznie zostanie mi olej do wymiany. Patrzę, tutaj uchwyt zaczyna nadpękiwać, ale to... Dobra, też go cyknę. Pospawam. Musi się wykopcić tutaj, co to było tutaj, chyba 12. 12.
12 do kierownicy, do jarzma od kierownicy, tak jest, 12. No dobra, sobie wezmę płaską 12. To lubię mieć kierownicę wysoko. A siedem z tego lakieru żaroodpornego. Manetki będę musiał nowe kupić. Bo te są. Ta jest tutaj, już się rozłazi cała. To no na razie założę, bo to jeszcze na przegląd muszę jechać, bo chyba do 17 czy do 19 jest przegląd. A dzisiaj mamy 14. Dobra, teraz tu kurczę klamki muszę sobie. Za wysoko ta kierownica będzie, bo się. Chociaż lusterko tyle wyreguluje. Sygnał jest. Trochę kierownica muszę. O kurczę, teraz już dojebał tego, znaczy się kręciłem, że kierownicę trochę na siebie wezmę, bo mi tutaj klamka od sprzęgła z lewym kierunkowskazem koliduje. Jeszcze za mało. Dobra, zresztą też ciekawostka, tutaj teraz nie będzie widać, ale od wewnątrz, tu od tej strony na kierownicy przy jarzmie są dwa punkty zaznaczone, w jakich pozycjach dopuszczalna jest, znaczy dopuszczalnie można kierownicę albo pochylić, albo podnieść do góry, do przodu, żeby to się tam. Ale patrzę, będę musiał. Aha, to muszę tu jedno z drugim sklecić. I teraz tak. Ósemkę tu mam, czy nie mam ósemki? Gdzieś widziałem ósemkę. A nie, tu mamy dziesiątkę. Klamkę od sprzęgła też będę musiał wymienić, bo jest nadpęknięta. Nasza sama końcówka, kulka gdzieś się tam pewnie ktoś przywalił. I o. Dobra. To mam tutaj dociągniętą, ale.
to w oczy szczypie ten dym. Nie wiem, takie obroty zostawić, takie to za wolne chyba. Tu się tak kolej zagrzał. Co jeszcze chciałem? Aha, ósemkę. Ósemkę, kluczyk. Bo tutaj mam też trochę sobie wezmę hamulec do dołu. O, coś koło tego. Lusterka jeszcze. O kurczę, to nie mogę bardziej. No dobra. Kierunkowskazy są z tyłu. Muszę kupić oryginalne, bo jakieś takie są. No nie podobają mi się. Spróbuję tą starą manetkę. Kurczę, gdzie ona tu? Nie wiem, ktoś ją tutaj obciął w ogóle. Też cała. Chyba średnice wszystko takie same, albo aha, bo tu jeszcze taki kurde był pierścień na niej. Dobra, działa, narzędzia składam, jeszcze te boczki tutaj bym musiał pozakładać, ale to później. Dobra, na razie, cześć.